No dobra, obcinajcie, lecimy z tym po prostu towarem, bo jest totalnie grubo. Ja nie wiem. Nie ogarniam, nie wiem, kto robił te zamówienie w dzisiejszym darmowym holu zakupowym, ale jest po prostu... To jest jakiś, powiem wam szczerze, nonsens. Co my tu mamy? No to lecimy. Proszę państwa, tu mamy dwa chlebki tostowe, one są zacne. Do tego dobija trzeci, jakiś taki nie do końca zidentyfikowany. Ten jest po funta 40, wiecie, to jest 7 zeta taki chlebek, ale on jest zacny. Jak traficie, to zajadajcie śmiało. No co, no to lecimy. Co my tu mamy? Sałata jakaś. Miks sałata razy 1, miks sałata razy 2 mamy. Więc to cały czas jest ta sałata. Zgasimy to, bo to daje taki... O, ale od razu jest lepiej, zdecydowanie. Powiem wam teraz, to jest taki, wiecie, prawdziwy nastrój w holu zakupowym. Ale sałata, patrzcie, nie jest zmęczona, nie jest jakaś taka styrana życiem. Jest naprawdę dobrze. Bardzo mi się to podoba. No. Poleży dziewczyna. Co my tu mamy następne? Do dzisiaj tak powiem wam, no na zielono, jest na zielono. Tu mamy tą rokiec, nie wiem jak ona tam się nazywa. Ta jest, ona taka jest fajna, orzechowa, nie wiem czy ją lubicie. O ile jest taka pozycja? No funta 20, wiecie, za taką paczuszkę, nie? No to nie są tanie rzeczy, ja wam powtarzam, to nie jest tania rzecz. To jest fajnie, jak macie, robicie taką pieczoneczkę z mięsem, dodajecie sobie wieprzowinki tylko, czy gulaszowego do tego, do garnuszka, no i jest zacnie. Albo jak chcecie, to możecie taką, wiecie, taką chamską jarzynówkę zrobić z tego. Też wyjdzie rewelacyjna, robiłem, polecam. To my tu lecimy dalej, mamy, proszę państwa. Tu mamy taką, patrzcie, zestawik idealny na jarzynóweczkę. Bo tu jest i marcheweczka, i brokułek, i kalafiorek. Tylko wrzucacie sobie do gara, wiecie, można jeszcze dać jakiegoś kartofla, jak to się mówi. No już się kręci się, jak to wam powiem. Co my tu mamy następne? Tu mamy takie, wiecie, steel fryer. To tylko do tego jakiegoś kurczaczka dorzucić. Sosik jakiś śliwkowy i jest dobrze, jest ostro. Ale powiem wam, jest, no mam lekkie przerażenie w oczach, ile tego wszystkiego jest. No tu mamy, patrzcie, pietruszeczkę świeżutką. Elegancja, zaraz ją podlejemy, żeby nie było lipy totalnej. O, tu nawet, patrzcie, szczypioreczek. A do szczypioreczku dodamy sobie, proszę państwa, twarożek i już mamy na śniadanko. Tutaj mamy, patrzcie, jakie ładne 3 te, no jak one tam się nazywają... Pory, nie? Ale naprawdę, w ogóle nie styrane życiem, jak to się mówi. No są zacne, aż się kurde proszą, żeby zrobić taką suróweczkę. Ulala, powiem wam, że tych porów, no to nawet nie suróweczka, to będzie trzeba chyba zajadać 1,5 tygodnia. Bo patrzcie, co my tu mamy, tu są aż... Ulala, powiem wam, 4 paczki aż są tych... Tego. No, powiem wam, no ten co zamawiał, no to miał, no po prostu chyba nie myślał o tym do końca, ale lecimy dalej z tematem. Co my tu mamy dalej? No mamy następny jakiś tam szczypioreczek i tu mamy następną pietruszeczkę. Patrzcie, ile już tego tu mamy. A to jeszcze do końca to hu. O, tutaj taka sałateczka. To już taka, wiecie, z potaniości, ile ona kosztuje, taka funta 50, no tutaj co tu mamy, jakiś groszek tam, no szału nie ma, już te 7 zeta kosztuje, nie, no tak się mówi. No to co to za pozycja jakaś taka niezidentyfikowana, powiedziałbym. Nie wiem, nie znam się, nie muszę, lecimy dalej, dobrze, że już tam następna ta sałatka, myślałem, że już wiecie, dno widać w tej torbie, ale no jestem w błędzie, do dna to tutaj jeszcze hulala. Tu mamy, patrzcie, dziki brokuł, jak to się mówi, następna jakaś sałata taka szczępiasta, jak to oni nazywają.
No fajna pozycja, ale powiem wam, naprawdę się zastanawiam, tu trzeba przed domem chyba jakąś, nie wiem tylko czy te wiecie, czy te organizacje tych zielonych się zgodzą, bo ja bym tu najlepiej przed chatą normalnie jakąś świnię uwiązał na łańcuchu. Przecież zobaczcie, ile tego tu jest. No nie przerobię, nie ma takiej w ogóle możliwości. Tu patrzcie, jaki fajny rabarbar. Ile taki rabarbar kosztuje? 2,50, to nie jest tania pozycja, ho, ho, ho. Słuchajcie, a jutro ponoć są plany, żeby tutaj taka wbiła elegancka drożdżóweczka na, wiecie, po obiadku, nie? Będzie tutaj obiadek z tego wszystkich tych, z tej trawy zarzucimy, tak pojemy to sobie. A później, no centralnie wbija po prostu rabarbarowiec. Proszę, tutaj takie ziemniaczki są. To już taki dla takich leniwych, wiecie, tylko do tego airfryera wrzucam 2 funciaki, ja pierdzielę, 10 zł za tyle kartofli. Chyba powiem wam, w tych sklepach to też po prostu tych menadżerów, co ustalają te ceny, totalnie ponosi. No, powiem wam, ziemniaki, no tu trochę jakby liznęli masłem. Zauważyliście te masło? No, nie jest to półkostki, nie mówmy, że jest, absolutnie. Ja pierdzielę, końca dalej nie ma. Ach, gdzieś tu były te brokoły rzucone, już mi się, powiem wam, że już... O, tutaj są. Następnie tu mamy paczki tych brokułów. Te brokuły to chyba polecą do zamrożenia, bo to one nie mają opcji, ale powiem wam, że się zacnie cieszę, bo po prostu zamrażarka jest. Nie wiem, jak to się stało, ale udało się ją troszeczkę jakby zluzować. Nie wiem, co to, powiem wam, nie wiedziałem, co to jest w ogóle. Popatrzcie, jak gruszka to wygląda. Co to w ogóle jest? Co to jest w ogóle napisane? Pork w ogóle? Jaki pork w ogóle? Nie wiem, co to jest za pozycja. Jak ktoś wie, to dajcie znać. No wygląda to jak jakaś gruszka. Pojęcia nie mam. To może to jest jakiś deser? Spoko, będzie na jutro. No pierniczy. Końca nie ma. Patrzcie. Tu następny ten spifrajek jest, nie? Chyba ta sama pozycja. A tu co mamy? Jakby było mało, nie? Bo tu pietruszka jeszcze musiała wjechać, tutaj świeża, a tu jeszcze ta zamówiona jest. No nieźle. Powiem wam, bogato idziemy. Tu mamy, co mamy? Tam mamy, widzicie, no nie było komu pomyć. No. Jest taki dzisiaj zapierdziel, że po prostu nie ma kto garów pomyć. Może przez noc przyjdą te, jak one tam, krasnoludki, może tu ogarną. Weźcie, dajcie im znaka, nie? Że to tutaj, nie? Ja pierdzielę, następna pozycja. O, chyba jest druga ta gruszka taka fajna. No, jest fajna. Powiem wam, że to chyba zaraz spróbuję to. Najpóźniej jutro. Bo to wygląda zacnie. No, totalnie mnie to zaskakuje. Co to w ogóle jest? Bardzo dziwna pozycja to jest. Bardzo. Pierwszy raz się z takim czymś, powiem wam, spotyka. A co tu mamy? Tu mamy jeszcze, patrzcie, śmietanę. To czujecie taką, jak ja zakręcę, taką jarzynową, a do tego jeszcze tej śmietany się dokoptuje, no to kurde, gruba akcja. Co tu jest? No to, o, to jest zarąbiste, troszeczkę tak polać wrzątkiem. Fajny, lubię ten groszek. Groszek trzcinowy, to nie wiem, jak on się nazywa. O, tutaj patrzcie, jeszcze te, to nie robaki są, tylko te kiełki pędów, one są fajne. Kiedyś tego nie lubiłem, brzydziłem się. Ale jest fajny, spoko, polecam. Weźcie, jak będziecie robili jakieś takie, wiecie, z ryżem danie albo z makaronem, coś tam po tajsku, chińsku, będziecie, wiecie, chcieli zabłysnąć w towarzystwie, no to warto tego dodać, nie? Od razu jakby wasze punkty zwyżkują, nie? Bo ludzie pomyślą, wiecie, że wy się znacie, nie? Ja też tak zawsze gotuję, coś dorzucę takiego, coś, wiecie, co nie mam w ogóle pojęcia, o co biega. A ludzie od razu się pytają, co to jest, wy im powiecie, no i wiadomo, nie? Wiadomo, że to od razu fajnie, nie? Ja pierdzielę, polala, co tu my mamy? Nie wiem, tu mamy coś, nie wiem, co to jest. To jest chyba ta... Jezus Maria, nie wiem, ja tego nie lubię, powiem wam. Jak to się nazywa po angielsku? Ludzie, święci, nawet nie wiem. Neo, patrzcie, Neo, to jak z Matrixa, bo to wygląda jak z Matrixa. Kiedyś to jadłem jeszcze, wiecie, jak mi to smakowało, to wrzucone do frytkownicy. Naprawdę, zrobi się takie chrupiące jak chipsy. To w tej formie to polecam. No i co? I tu mamy, znowu lecimy z tymi brokułami. Chryste Pańskie, Panie. Ja powiem wam, że jutro jak to pocisnę to wszystko,
To ja się chyba... O, fajne, to jest fajne, patrzcie. Też na jarzynóweczkę to można pocisnąć. Fajna pozycja, ale jutro jak to pocisnę, to ja chyba będę jak ufoludek już zielony chodził, jak ja się tego, tej trawy tyle nażrę. Ja pierdzielę, naprawdę, tu czasie, jak nie przejdzie ten numer z tą świnią, to powiem wam, muszę, może koza to w ogóle wszystko zeżre, nie? O to, nie. Dalej te pozycje, ludzie święci, matko jedyna. Ja na pewno, ja powiem wam, no za dużo dzisiaj nie piłem, więc ja nie wiem, jak to zamówienie do tego doszło. Ja wiem, że to jest za darmo, ale po prostu poniosło tutaj osoby zamawiające. Końca nie ma. O, tu patrz, jeszcze sobie zupę taką. Ulala, hu, fajna. 3,45, no ja pierdzielę, 15 z 18 zeta za tą pozycję. Hu, to musi być zacna pozycja. Następna śmietana jest, ja pierdzielę, już nie ma gdzie odkładać, a wiecie, że co jest najlepsze? Że jeszcze jest plecak do wypakowania, no ten, nie żartuję, absolutnie nie żartuję. Co to w ogóle jest? Ja pierdzielę, nie wiem. Pisze, że ser, no, chyba jest ten. O, twarogowy, patrzcie, ten twaróżek będzie z tym szczypiorkiem. Jutro na śniadanko może być taka pozycja, dobra, co my tu lecimy? No tu mamy dalej warzywka takie, patrzcie. Mogą być takie na parze, można zrobić, nie? No albo do jarzynówki też można to spokojnie wrzucić. Nie ma z tym problemu. Ludzie, jedyny, patrzcie, ile tego jeszcze jest. Tu już zaczyna to wszystko, patrzcie, znikać niszczy. Jest tyle tego towaru. Ja już normalnie zielono mam w oczach. Ludzie, tutaj wbijają jeszcze, patrzcie, te małe kapusty, jak one się nazywają. No brukselki. Kurczę, miała być duża na gołąbki, a babie się pomyliło. Coś mi tutaj zamówienie. No pomyliła mi całkiem te zamówienie. Ja pierdolę. Nie no, słuchajcie, co tu się dzieje. Jeszcze takiego czegoś tutaj nie było. Nie było tutaj takiego. Dobra, to mamy wypakowane. Zostaje jeszcze tylko ludzie, plecak. Ja pierdolę, a ja muszę to jeszcze, wiecie, ogarnąć to, nie? Tu mamy następne kiełki, wbijają, proszę Państwa, najlepiej, bo ja myślałem, że to jest makaron. Nie wiem, był gdzieś tu makaron? No po prostu już mi się tam, mam takie loty. O, tu jaka fajna sałateczka, patrzcie. O, takie to ja lubię, bo tutaj nic nie trzeba robić, patrzcie, tylko denko, buch, odbijacie. No i już jest zacnie, nie? Ile taka pozycja? 2,70, prawie 15 zeta. Jest dobrze. Tutaj co mamy? Tu mamy jakieś... Nie wiem, co to jest. Kurczę, coś jakieś... Niby to mielone w środku, ale podejrzewam, że to jest z tej firmy, co oni te wegany robią, wegańskie, więc to może być jakaś... No niespodzianka kulinarna, jak to się mówi. Co my tu mamy? Następna sałatka. O, ta też jest fajna, przygotowana. Tu macie, patrzcie, dressing. Tylko dressing wywalacie i już jest zacnie, nie? No i też niezła cena tej pozycji, a piernicza, nie ma gdzie odkładać. Muszę, wiecie co, tutaj przesunąć to na ten piec i będę tak robił, bo to już nic nie da z tym zrobić. O, tu następna wegańska, patrzcie, prawie kurczak wegański, tutaj tortilla, ale powiem wam, ja byłem w ogóle do tych wegańskiego żarcia strasznie na nie, no po prostu... Nie wiem, nigdy nie jadłem kiedyś, ale coś mnie nastawiło, czy to jakaś telewizja nocna, czy coś się wydarzyło, że byłem naprawdę na nie. Ale zacząłem próbować te, wiecie, bo to za darmo, nie? Patrzycie, na tym kosztuje to, a to za darmo dają. No i to mówię, no skosztuje, no bo grzech wyrzucić, jak to się w życiu mówi, nie? Nie wyrzucam. A tu jaka fajna pozycja, patrzcie, ziemniaki tutaj, od razu jakieś mięcho jest, nieźle. No na obiad to może polecieć, do tego nie wiem. 2 kilo chyba sałaty, albo i lepiej, jak tu było. Co my tu mamy? O, tu patrzcie, jakie fajne. Melonik i ananasik. Zacnie. No fajnie popakowane. Ile takie coś kosztuje? No, 2,30 kosztowało, ale fajna pozycja taka. Sobie też na deserek, taki wiecie, delikatny. O, pieczareczki jeszcze są nawet. Hulala, ale będzie jutro. Wyżera, jak to się mówi, proszę Państwa. O, jest druga taka sałatka do kompletu. Patrzcie, tam jest.
Dobra, położymy tu na tą śmietanę. Ja pierniczę. O, tu była jeszcze taka właśnie. Brałem dosyć taka duża pozycja dla dwóch osób. Chicken, coś tam, chicken with legs. No to może być, powiem wam, pozycja taka ciekawa, ciekawa. Dobrzegu. O, to następna taka fresh veg. Nie wiem, czy to jest zupa. No, wygląda troszkę jak zupa, co wy myślicie? Albo taka jakaś sałatka? A nie, to jest makaron. To jest chyba, nie wiem. Nie mam pojęcia, co to jest. Co by nie było, to się przerobi. I tu mamy jeszcze pieczareczki, proszę państwa. I powiem wam, że no, zbliżamy się do brzegu. Powiem wam, zbliżamy się, ale patrzcie. Koniec, jest plecak cały zategowany. Patrzcie, nie wierzycie mi, ale jest pusto. Ja pierdzielę. Dwie torby i plecak. Nie no, ostro było poniesione z zamówieniem. Nie wiem, wiecie co, może nawet tego nie komentujcie, bo mi już jest głupio, nie? Dobrze, że to wszystko jest za darmo, bo tak to ja nie wiem, co to by było z tym. Dobra, pozdrawiam. Zawijam w ogóle to ogarniać jakoś. No, na rara.